Dzień dobry. Dzisiaj doszły mnie słuchy. I to prawdziwe, że Eurogaming rezygnuje z działalności w Białorusi i Rosji. To jest bardzo zdziwiające, ponieważ Eurogaming wywodzi się z Białorusi. 21 marca deweloperzy przenieśli swoje gry z Federacji Rosyjskiej Białorusi do lokalnie zarządzanej firmy Lesta Studio, która nie jest powiązana z Eurogamingiem. Jak możemy sobie przeczytać w Wikipedii, ona była powiązana do 31 bodajże? Do 2022 roku była pod zarządem Wargamingu, która nie jest powiązana, co istotne, wywodzące się z Białorusi przedsiębiorstwo nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści i nie będzie ich mieć również w przyszłości. Decyzja ta ma doprowadzić do dużych strat finansowych. Zarząd Wargaming chce sfinalizować swoje przedsięwzięcie jak najszybciej, pozostając jednocześnie w zgodzie z prawem i gwarancją bezpieczeństwa pracownikom. No i to jest właśnie zadziwiające, bo Wargaming ogółem miał główną siedzibę w Mińsku. Więc po pierwsze, fascynująca historia, że nie będzie miał z tego tytułu żadnej korzyści teraz ani w przyszłości, co moim zdaniem jest fascynujące. A poza tym możemy się spodziewać większej otwartości tej gry, bo może pójdą na zachód. Myślę, że do Chin nie wejdą, ale no wiadomo. No i to tyle z takich szybkich newsików. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!